Winter's here, the snow is falling on our car. As we drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house. And Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleep. Siema wszystkim, witamy was ponownie na naszym kanale, jestem Zuzia, a za kamerą jest Wiktoria. Przepraszam, że tak wyglądamy, ale wstałyśmy dopiero i jest po... Siódmej? Po siódmej. W sensie nie wstałyśmy dopiero, ale teraz zaczynamy faktycznie gadanego vloga, żeby się sobie przywitać. I chciałam się wam pokazać kawkę, którą bierzemy sobie do szkoły. I patrzcie. Tak ona wygląda? To jest kawa w środku, jest to Caramel Macchiato. Mamy do tego kostki lodu, czyli tu wlewamy sobie kawkę. I słomeczki. Będziemy pić sobie do szkoły. Chciałabym wam tylko pokazać, co mamy do picia do szkoły, a zaraz będziemy się zabierać za zrobienie śniadanka. Okej, witajcie moi drodzy, wy jeszcze mnie w sumie nie widzieliście, jak mówię, ale już jestem. A oto jest nasze śniadanie. Te truskawki już tak od wczoraj pachną. I mamy jeszcze banany, ale bierzemy tylko jakoś dwa banany, tak? Po dwa czy po jednym? No, nie wiem w sumie. No i musimy teraz umyć truskaweczki, umyć banany. I poobcinać te zielone listki. Ale żeby nie było, że my jemy owoce codziennie do szkoły, to może to jest drugi raz na historii chodzenia do szkoły, kiedy mamy owoce na śniadanie. No. Zawsze są albo to tylko kawa, albo tylko dwie kawy, słodycze, albo jakąś bułę, którą kupimy w convenience store, także... No. Dzisiaj zapowiada się fancy! Fancy! Zobaczymy, 6 banan. 8 jest. 8 nie, banan. 6. Bo nie? Czekaj, ile jest? 5, 6, nie, 8 jest. 8 bananków. I to jest chyba pół kilo truskaweczek. No, ważą trochę i są duże. Pod spodem są duże, ale to nie będzie widać, bo jest papierek. Ale zobaczcie, truskaweczki mamy takie piękne. Teraz jest sezon w Korei na truskawki. Jakbyście byli ciekawi, jak truskawki są po koreańsku, to jest to talgi. Tutaj, talgi. To truskawki. T-A-L-G-I. Talki. Wow. Okej, truskaweczki mamy tutaj już gotowe. Zuzia okroi właśnie przedostatnią truskawkę i zaraz będziemy przekładać te truskawki do tych tutaj pojemniczków. Ale trafiło nam do takich złych truskawek. No tak, w sumie to tyle złych truskawek, ale one w sumie... ty je kupiłaś kiedy? We wtorek? We wtorek je kupiłam. Plus to a jest czwartek. Truskawki z targu i one były za 4000, więc to były, wiecie, takie truskawki, które trzeba chyba tego samego dnia zjeść. Ale to są takie truskawki, jak jadłyśmy z działki u babci. Tak. No, aż nawet one tak pachną tak. I tak też wyglądają. No, to prawda. Dlatego właśnie wydaje mi się, że taki jest czwartek dzisiaj, to że one po prostu powinny być zjedzone albo we wtorek, albo wczoraj w... środa, dzisiaj po prostu Zuzia kupiła dwa opakowania i pierwsze zjadłyśmy we wtorek. Tak, i one były normalnie dobre. A 4000 to jest bardzo tania cena, jeżeli chodzi o truskawki w Korei, ponieważ na przykład ja widziałam truskawki za 15000 won. No, widziałyśmy, ale to były takie rzeczywiście serio już wiecie, duże. Takie truskawki faktycznie. To są takie, wiecie, malutkie, no ale... No tak. Wiecie, co chodzi. No i ja tutaj kupiłam jakiś czas temu, półtora miesiąca temu na... drugi semestr szkoły, takie pojemniczki, to jest właśnie typowo na owoce, a to typowo na jakieś jedzonko takie ciepłe, bo to nie przepuszcza ciepła. I, ale damy tutaj dzisiaj owoce tylko. Serio? No serio. Ile za to zapłaciłaś? Nie pamiętam, ale ciężkie to jest. Były lżejsze, ale plastiki i... ale no wiem, no, plastiki, ciężkie. Nie? Dobra, przykładam owocki. Okej, kochani, jest godzina... 7.30 chyba, albo nawet jeszcze nie ma 7.30, jakoś tak, nie wiem, było po 7, jak zaczęłyśmy robić śniadanie. Zrobiliśmy śniadanko, a teraz będziemy robić make-up, będziemy robić włosy, ubierzemy się i właściwie jesteśmy już gotowe do szkoły. Szkołę zaczynamy o godzinie 9 i zaczynamy tak
codziennie. Szkoły mamy 4 dni w tygodniu, od wtorku do piątku. Szkoła trwa od 9 do 12.50. Każda lekcja trwa 50 minut, później mamy 10 minut przerwy, kolejne 50 minut, 10 minut przerwy, 50 minut, 10 minut przerwy, 50 minut, koniec dnia. Czyli teoretycznie do 12.50, ale nauczyciele lubią nas przytrzymać troszeczkę dłużej, tak że jak kiedyś pójdziecie do Kyungbuk, do szkoły, do której my chodzimy, to wiecie, że nauczyciele lubią was troszeczkę przytrzymać, także tak do 13.00 siedzicie w szkole. Do szkoły dojazd nam do 15 minut. Czyli właśnie w ogóle jesteśmy u Wiktorii, bo jest tutaj łatwiej zrobić vloga, niż jakbyśmy miały każdy z nas osobno pokazywać rutynę. Ja do szkoły jadę 50 minut z Hongdy, także o wiele lepiej chodzi mi się do szkoły, kiedy mieszkam u Wiktorii. Także 15 minut, będziemy chodzić koło 8. 35-40. Jakoś tak, bo widzimy trochę szybciej, żeby wam też coś pokazać. O, no też raz, Jano. O. To musimy się zacząć zbierać. No, koniecznie. Dobra, to my idziemy się ubierać, make-up, włosy i wychodzimy. Christmas cheer, drinks with friends we haven't seen for a while. Since I've been to that little town called home. Pantry just up with every ornament we got. Stockings hung, we know we're flowing from the top. And I hear sleigh bells bouncing off the. Nice to take your business. Pauses the church choir seems alive. Okej, moi drodzy, tak wygląda szkoła. Tam, o, na samej górze jest wielki plakat, baner naszej szkoły. Nie wiem, czy mnie słychać, bo samochody jeżdżą, ale tak wygląda właśnie ten budynek. Ogólnie szkoła jest na 4. i 5. piętrze, mamy na 5. I tam jest metro Sinsoldong Exit 5. A więc ja będę jadła to. To jest drożdżóweczka, Abika. Ja wezmę sobie... A masz mi naklejkę? Chapter 10, right? Yeah. I already had regrets that I'm a newcomer and moved out the second row. Really? No, don't say that. I teraz będziemy wam pokazywać, jak zrobić picie. Piczko. Ściągnąć to. Ściągnąć to. Macie teraz sam lód.
Teraz tylko nie rozlej. A Wika sobie zamieniła i kupiła sobie jednak chyba chyba będzie piła. Nie chciała kawy. Kawę dostanę ja. Drugą. Że będzie miała drugą. Kupiła mnie wylej. Wika wylała. Ale ja mam mokre chusteczki. Muszę dać mi słomkę. Tam jest słomka. Idź tam. Możesz teraz przetestować. Patrzcie, wieża Eiffla tu jest nawet. A tu jest Paris. Po koreańsku napisane. Zostało nam tyle. Przerobiliśmy tyle. Widzicie, jesteśmy na 174 stronie i jest tam. Już wam pokazuję. Dział 7. Pogoda. Z 8. I tu jest 8. Ostatni dział w tej książce. Patrzcie, jak daleko siedzi Zuzia w tym semestrze. Pamiętacie, gdzie wcześniej siedziała? Nie no, mówię, że daleko siedzisz w tym semestrze. Wow. Jest coś takiego, to po tym czasie jest gorące. Pokaż mi. Działa przez 1 godzin. Wow. To jest to kupione, nowe? Tak, mam jeszcze jedno. Powiesz coś ciekawego? Jestem ciekawa. Nie.잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 나나 씨, 주말에 뭐 했어요? 친구하고 같이 부산에 갔어요. 부산에서 뭐 했어요? 토요일에는 부산 시장을 구경하고 일요일에는 바다에 갔어요. 아주 재미있었어요. 토요일에는 조금 더웠지만 일요일에는 날씨가 아주 좋았어요. 자, 맞는 것을 고르세요. 맞는 것, right, correct answer이에요. 야, 그냥 저, 되게 미드이시죠. 이 테스트 나클레이크 다 무슨 뜻까지 썼다면서. 이들 틀려도? 테스트 나클레이크? Naklejka. Już mam dwie, ale ściągnęłam tu i wam nie pokażę. Którą nie masz? Nie, ściągnęłam. Tak wygląda. Tu masz. Wklej sobie na laptopa. Ja się będę rozkoszować moją herbatką. Mika? "시장을 구경하고 일요일에는 바다에 갔어요. 2번 아니요. 토요일에 나나 씨는 일요일에도 부산시장에 갔어요. 네. X. X. 네. 왜요? 토요일에 부산시장에 가고 일요일에는 바다에 주말에 뭐 했어요? 친구하고 같이 부산에 갔어요. 같이 갔어요.
부산에서 뭐 했어요? 에서? 토요일에는 부산 시장을 구경하고 gdzie jesteśmy? Na zewnątrz. Gdzie na zewnątrz? Klasy? Nie wiem. Korytarz, no. Tutaj jadłyśmy owocki na pierwszej przerwie, ale wam nie pokazałyśmy. Upsi. No. W sumie jadłyśmy szybko, żeby później pójść do CIU, tak jak widzieliście. No właśnie, Brzydzika chciała herbatkę. No właśnie, nie chciałam herbaty pić, mi się chciało już. A to nieszczęście, że miałyśmy lód. Nie chciałam mieć po lód jeszcze. No właśnie, nie. Ja zjadłam całe. Nie mam już jedzonka. Jest godzina 12.01. Zostało nam 49 minut. No pewnie 50 par. Tak to wygląda. Jako patrzcie, co mam. Mam coś dla was. Co? Zuzia. Próbujesz być śmieszny? Tak. Lubuję. A tam jest zawsze... Tamten stół, który widzicie, to jest stół zawsze, przy którym siedzimy na egzaminach. Na egzaminach, na, jak czekamy na gadania. Tam z egzaminów. Zrobimy. Chyba. Zobaczymy. Jeszcze nie wiem, co możemy nagrać w ogóle, nie? Ja też nie wiem. Bo przez 4 godziny będziemy pisać. Jedyne, co możemy się odzywać, to po każdej tej... Każdej przerwie. Na każdej przerwie. I mówić, jak było. To jest tyle. Pokazałyśmy w ogóle klasy? Nie wiem. To musimy zrobić, chodź. Muszę interwiu Wiktorię. Wiktoria Świny, Oli Jekastojo. Polandy. Powiedz o Busan. Co? Gdzie byłaś ostatnio? Wymyśl coś. Busan. Ty też chcesz Busan? A to później mnie. To ty pierwsze całe mi zadajesz? Busan Nansiga Tessojo. Niech będzie ładna pogoda. Aż za daleko. Do... Jaki jest końcówka? Od tego. Muszę zabrać bej do Łojo. Do Łojo. Busany MCG od Tenso. To jest, co jadłaś? Może talki. Młoga ciemińska soja. I co tam? Czy ci się podobało? Co ci się podobało? Co mi się podobało? Nie wiem, może plaża? Tylko jak jest plaża? O, napisz może. Bada. Dobra, to teraz ty. Zuzia z Sinyn. Odie kasojo. Czekaj, teraz przycinam kamerę. Widać mnie? Jeju kasojo. Jeju e kasojo. Jeju. Czekaj, to zapiszę. Jeju nyn. Nansiga ode sojo. Chuoyo. Chuo sojo. Jeju nyn. Mcigi odie sojo. Ramion. Ramion i mogo sojo. Jak się pisze ramen? Ry-a, ra, później my, jo, jo, n. A, okej. Mogo, cieli i sosojo. Też może? Chyba tam tylko może jest, nie? Albo napisz dosy. Dosy, miasto. O, na dole? Si. Pięknie. Zadanie zrobione.
감사합니다 언니. 감사합니다. 진짜. 또 영상 posmotrzeć. 아, no, rzeczywiście. także tak wygląda skończone zadanie. Zuzia, pokaż swoje skończone zadanie. Ja byłam w Busan, a Zuzia była na Jeju. Podobało ci się? Ja też bardzo lubię Busan. Jeju. Nie, 계절 잘 보세요. 자, 안녕. 가을에 브라질에서 왔습니다. 브라질에서 브라질. 네, 한창 배웁니다. 네, 구라. 그래서 저는 작년에 단표가 눈이 조용하고 같이 눈산을 만들고 스키장에 갔습니다. 네. 안젤리나, 저 어디에 가요? 그리고 뭐 해요? 이렇게 꼭 이야기하세요. 그러면 이어갈 수 있어요. 네, 네 także nasze lekcje wybiegły końcami. 네. mamy jeszcze swoją herbatkę. 네. I ja już nie mam. I idziemy do domu. 페이퍼! 기다려, 기다려. 360. You want to be on YouTube? Yeah.